Siemaneczko, pokażę dzisiaj glitcha na zdobywanie tej reputacji w tym klubie samochodowym. Jednak już na początku uprzedzam, że to jest glitch używający save'a z Frozenmony. Możecie przez to stracić albo swoje stroje, albo wasze modowane samochody mogą stać się całe czarne, więc z tym glitchem trzeba uważać, a to taka informacja, a teraz przechodzimy do filmiku. To jest na PS4 na razie, później sprawdzę, czy to działa na Xboxie. Macie save'a z Frozen Money, ładujecie, wczytujecie sobie tą grę, to jest mój save. Teraz tak, idziemy na online, wybierz postać. Lub możecie wbić na sesję normalnie dla zaproszonych, opuścić tak, żeby być później tą, nie wiem, Patrycją, tym superbohaterem. Zależy kto jakiego tam save'a z Frozen Money ma. Ja tu idę na wybór postaci. No jeżeli chcecie to robić na swoim głównym koncie, polecam to robić tak jak ja tutaj na mojej drugiej postaci. Ja już wcześniej byłem na sesji, zmieniłem sobie na swoją kobitkę. Zamknąłem grę, odpaliłem od nowa. Teraz tak, kobieta 150, najeżdżam na faceta, klikam po prostu guzik B, znaczy się kółko to jest na playu. To ja mówię, mam save'a na nowej generacji na Xboxie, może później sprawdzę tego glitcha, czy zadziała to też na nevgenach, najmniej na Xboxie. No ale tu klikam B, ładuje mnie z powrotem do fabuły tą Patrycją. No i tu standardowo początek robimy tak jak to było przy ostatnim glitchu z Frozen Money, które działało tam po tym obejściu. Teraz tak, będziecie potrzebowali dołączyć do kogoś, kto jest na sesji prywatnej. No najlepiej Anavac jest na PlayStation, Anavac 2P4 siedzi cały czas tam na sesji dla zaproszonych. Do niego będziecie dołączali, także ustawcie sobie na podwójne kliknięcie dołączanie. Potrzebny też będzie ktoś wam w sesji publicznej, kogo możecie, publicznej czy dla znajomych, kogo możecie obserwować. Poproście jakiegoś tam znajomego, niech gdzieś biega po sesji i niech włączy obserwację, żeby można było go obserwować. No teraz udajemy się gdzieś, gdzie można zjeść tą pejotę. Blisko, to nie trzeba daleko jechać. I tak jak to było, no podchodzimy do pejoty, klikamy strzałkę w prawo, krzyżyk w prawo. Będziemy jakimś zwierzakiem, przytrzymujemy ten krzyżyk w prawo, żeby zakończyć tą halucynację i na tym kolorowym takim ekranie będziemy klikać na znajomego, żeby go po prostu obserwować. Czyli przytrzymuję krzyżyk w prawo, mam ten ekran śmieszny, daję start, znajomi i nie dołącz do gry, tylko obserwuj gracza. Obserwuj gracza, pobieranie danych o sesji, komunikat nam zniknie. I tu są dwie opcje, albo idziecie na edytor Rockstar i tam klikacie dwa razy X, albo wybieracie sobie online, zagraj w GTA sesja na przykład zamknięta ze znajomymi. Tak jak ja. No ja robię zagrę w GTA Online, zamknięta sesja ze znajomymi, klikam X. Klikam X i bardzo szybko spamuję tego X. Na tym komunikacie teraz bardzo szybko spamuję X. Żeby właśnie potwierdzić ten drugi, czy na pewno chcę dołączyć do sesji. Jak się udało, tu ekran się ruszy. Chmury będą się ruszać, no czyli trafiliśmy, dostaniemy czarny ekran, takie mignięcie, będziemy mogli obserwować gracza, czyli wszystko się udało. I tu jest jeden krok inny, bo wcześniej wystarczyło dać kółko czy B, żeby opuścić te obserwacje, a teraz trzeba będzie po prostu dołączyć do kogoś na
na sesję dla zaproszonych. Dlatego mówiłem, żeby tam ustawić sobie tego pana Waka. Na Xboxie będę musiał to sprawdzić. Pewnie będę potrzebował trzeciego znajomego, który mi odpali misję, później ją opuści, żebym dostał komunikat, że tam akcja została zamknięta, wróć do GTA. Tutaj mogę oglądać białego, jak się kręci w kółko. No i teraz na tej obserwacji zwyczajnie dołączamy do tego Anawaka i potwierdzamy wszystkie komunikaty, jak leci. Pierwszy, drugi tam będzie o celowaniu, trzeci wyskoczy, że sesja jest. No nawet nie było celowania. Próbuję dołączyć do prywatnej sesji, chwilę na nim czekam, też potwierdzam. Załaduje mnie na sesję, jestem tym właśnie niby facet, ale z twarzą kobiety, to jest moja właśnie postać babki. I teraz tylko udajemy się do tego klubu samochodowego, tam do tego busika z ciuchami. I teraz tak, jeżeli macie zupełnie pierwszy poziom reputacji, nie będziecie mogli kupić żadnej nawet czapki, tylko czapki trzeba tutaj używać, to wtedy wsiądźcie sobie do tych pojazdów, trzy pojazdy tam gdzieś stoją na boku, te testowe, wsiądźcie do niego, miejcie wjedź sam czy wjedź z innymi graczami. Wycofajcie się, dostaniecie prawie drugi level. Jeżeli nie dostaniecie, to wsiądźcie, wjedźcie drugi raz po prostu na ten tor tam wyścigowy. Wyjedźcie z niego i wskoczy wam już drugi level i będziecie mogli właśnie kupywać sobie tą czapkę. Zakładacie, zdejmujecie, zakładacie, zdejmujecie, aż odblokujecie sobie kolejne czapki. Tutaj koszulki i inne pierdoły nie działają, trzeba korzystać tylko z czapek. No, kto chce, może skorzystać, mówię, tylko ostrzegałem przed filmikiem. Możecie stracić swoje stroje i wasze modowane auta mogą zrobić się czarne. Także no, z tym glitchem trzeba uważać. Pozdrawiam, elo.